Podczas wojny słowa nabierają znaczenia. Czasem zmieniają znaczenie. Czasem agresor ma interes w tym, żeby zatarły się znaczenia słów. Wojna, po polsku często się mówi, mówimy o wojnie na słowa, ale wojna też jest o słowa, o to, żeby nie dać sobie ich odebrać, żeby nie utraciły tego znaczenia, które naprawdę im przypisujemy. Ale była też tak, że w sposób naturalny zmieniają się znaczenia. Niektóre słowa, które bez problemu wymawialiśmy przed wojną, jak na przykład coś jest bombowe, czyli wspaniałe, to słowo już podczas wojny, podczas bombardowań trudniej nam przejdzie przez gardło albo nabierze innego znaczenia. Czesław Miłosz podczas II wojny światowej, pisząc swój Świat, poema naiwny, pracował nad wyodrębnieniem znaczenia poszczególnych słów. Piękne są jego wiersze wokół poszczególnych słów, jak trwoga, nadzieja, miłość, droga, ale też ganek, dwór. Właściwie pragnąc stawiać opór wojnie, pracował nad słowami, nad tęczowaniem ich znaczeń. I tak powstał niezwykły poemat Świat. Poemat ten jako inspirację przywołuje we wstępie do książki Słownik wojny Ostap Sływyński, który ułożył Słownik wojny. Czując się zainspirowany między innymi Miłoszem właśnie, czując, że jest w podobnej, on jako poeta, jako pisarz jest w podobnej sytuacji podczas wojny w Ukrainie teraz, że ta zagroza związana jest również z tym, że ktoś nam pragnie odebrać słowa albo zakłamać rzeczywistość, a wtedy każde słowo się liczy, trzeba o nie walczyć, trzeba dać szansę, żeby wybrzmiało tak, jak chcielibyśmy, bo to stawia rzeczywiście opór wojny. W ten sposób powstał właśnie Słownik wojny. Bardzo ważna książka w Ukrainie, ułożona przez Ostapa Sływyńskiego, poetę, pisarza ze Lwowa, tłumacza z języka polskiego. To z jego inspiracji grono osób zaczęło po prostu zbierać opowieści od ludzi, głównie uchodźców ze wschodu, uchodźców z miejsc, w których wojna właśnie się już toczyła. Na dworcu kolejowym we Lwowie, gdzie przetaczały się tysiące uchodźców ze wschodu, w przytułkach, w domach starców, a najzwyczajniej na ulicy również, gdzie wystarczyło zagaić ludzi o to, żeby podzielili się swoją opowieścią, swoim doświadczeniem z wojny, czy zrzucili z siebie jakiś ciężar. I rodziły się w ten sposób opowieści. One dotyczyły znaczeń słów, jak one się zmieniały. Na przykład słowo ałycza, drzewo, które jest powszechnie rosnącym, ale nagle zostało związane z staruszką, która w Mariupolu nie dała wyciąć tego drzewa. Zbliżała się zima, potrzeba było opału, wycinano wszystko w okolicy, co nadawało się na ogrzanie pomieszczeń, a ona obroniła to drzewo. I dla osoby, dla Wiki z Mariupola, która opowiada tą historię w tej książce, na zawsze już ałycza będzie związana ze śmiercią tej staruszki, z jej twarzą. Myślę, że również dla nas już co innego będzie znaczyła ałycza po przeczytaniu tej książki. Podobnie jest z innymi słowami. Z autobusem, z pokojem, z ważnymi dla nas, z miłością, ze zwycięstwem, które tak szczególnego znaczenia w Ukrainie nabrało, peremocha, i które jest słowem, którego my również w Polsce się nauczyliśmy. I to wszystko zebrane zostało w Słowniku wojny, alfabetycznie ułożonym, tak jak słownik. My go drukujemy w przekładzie Bohdana Zadury
w wersji dwujęzycznej, czyli w ukraińskim oryginale i po polsku, i drukujemy go z naprawdę niezwykłymi ilustracjami Anastazji Awramczuk, która była rezydentką w Krasnogródzie i najpierw zrobiła wycinanki, a potem z tego grafiki do każdego słowa z tego słownika. Także jest to też katalog jej niezwykłych prac. Z tego wszystkiego, ze współpracy twórców z Polski i z Ukrainy, powstał słownik wojny, słownik winy. Mam wielką nadzieję, że to będzie ta cegiełka, jedna z tych małych cegiełek, która stawi opór tej wojnie.